W 2002 roku doznałem kontuzji ręki i rozwiązałem zespół. Nie grałem na gitarze przez 17 miesięcy. Pewnego razu nieszczęśliwie zasnąłem na ręce. Lekarze, do których się udałem, powiedzieli, że będę miał farta, jeśli odzyskam 80% jej sprawności. Źle ich zrozumiałem i spytałem, będę w stanie grać na 80% swoich wcześniejszych możliwości? A oni na to, synu, nigdy już nie będziesz grał na gitarze. Mamy na myśli 80% ogólnej sprawności. Nie mieli pojęcia, komu to mówią. No tak, w roku 2002 zespół Megadeth został rozwiązany po to, żeby zaledwie 2 lata później powrócić z kolejnym albumem The System Has Failed. Cała ta historia jest jednak nieco bardziej skomplikowana i złożona. Odcinek o rozpadzie Megadeth zapraszam bardzo serdecznie. No jeśli chcecie ten zespół oglądać u nas częściej, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, który utwór na płycie The System Has Failed jest waszym ulubionym, który lubicie najbardziej. No i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o Megadeth, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco. Wydany w 1994 roku album Euthanasia był tak naprawdę ostatnim wielkim komercyjnym sukcesem zespołu Megadeth na naprawdę długie lata. 3 lata później wyszedł Cryptic Writings, który osiągnął jeszcze całkiem dobrą sprzedaż, natomiast później rozpoczęła się ta era, bym powiedział, mniej udanych płyt sprzedażowo, ale również wielu fanów uważa, że też artystycznie. W roku 1999 ukazała się bowiem chyba najbardziej kontrowersyjna płyta w całej karierze Megadeth. Mowa tutaj oczywiście o albumie Risk, który dosłownie, tak jak mówi jego tytuł, okazał się być pewnym, nawet być może sporym ryzykiem dla kariery zespołu. Sprzedaż zarówno Risk, jak i wydanego 2 lata później w 2001 roku The World Needs a Hero na pewno nie była dla Dave'a Mustaine'a satysfakcjonująca i zadowalająca. Atmosfera w zespole zaczęła siadać, bowiem klasyczny skład trwający przez długie lata zaczął się wykruszać. Już w 1998 roku z zespołu odszedł perkusista Nick Menza, w roku 2000 natomiast zespół opuścił gitarzysta Marty Friedman. W składzie pozostawał nadal basista David Ellefson, ale jak się miało później okazać, nie na długo, a i jego odejście wiązało się z licznymi komplikacjami większymi niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Natomiast po kolei. Atmosfera w zespole zaczęła siadać, skład się wykruszył, zespół podążył w dziwne rejony, jeśli chodzi o brzmienie, a sam Mustaine zdawał się w tym wszystkim po prostu pogubić, mimo że oczywiście każdej ze swoich płyt zawsze zaciekle broni. Do przełomowej sytuacji doszło w styczniu 2002 roku. Wtedy to Mustaine przebywał w centrum medycznym w Teksasie w celu usunięcia kamicy nerkowej. Podczas tegoż pobytu doszło jednak do innego uszczerbku na zdrowiu, znacznie poważniejszego, natomiast w całej swojej powadze mimo wszystko dziwnego. Mustaine zasnął bowiem w dziwnej pozycji, przez co dopływ krwi do bicepsa lewej ręki został odcięty, co w konsekwencji skończyło się uszkodzeniem nerwu. Zacytuję tutaj zresztą jeszcze dokładniejszy opis tej sytuacji z książki So Far So Good So Megadeth. W tejże książce Martin Popow pisze tak. Zdrętwiało mu ramię, czy też dokładniej mówiąc, Dave zasnął na krześle z lewym ramieniem ułożonym pod dziwnym kątem na poręczy krzesła. Doznał poważnego uszkodzenia nerwu, a mianowicie zmiażdżenia nerwu radialnego. A teraz oddajmy głos samemu Mustaine'owi. W 2002 roku doznałem kontuzji ręki i rozwiązałem zespół. Nie grałem na gitarze przez 17 miesięcy. Pewnego razu nieszczęśliwie zasnąłem na ręce. Lekarze, do których się udałem, powiedzieli, że będę miał farta, jeśli odzyskam 80% jej sprawności. Źle ich zrozumiałem i spytałem, będę w stanie grać na 80% swoich wcześniejszych możliwości? Oni na to, synu, nigdy już nie będziesz grał na gitarze. Mamy na myśli 80% ogólnej sprawności. Nie mieli pojęcia, komu to mówią. Wróciłem do domu, powiedziałem wszystkim, że kończę karierę i zacząłem rehabilitację z fizjoterapeutą Nathanem Kochem oraz genialnym indyjskim doktorem Rajem Singhiem przyjmującym w Scottsdale w Arizonie. Dali mi jakieś odlotowe metalowe ustrojstwo rodem z Terminatora, które miałem nosić na lewej dłoni. Gumki przytwierdzone do stelaża ściągały moje palce do tyłu, a moim zadaniem było ściskać je w pięść. Cierpiałem na atrofię wszystkich mięśni lewego przedramienia. Przez 17 miesięcy wykonywałem ćwiczenia z tym czymś, chodziłem na terapię elektrowstrząsami i różne inne. Ćwiczyłem na siłowni z ciężarkami, ale musiałem utrzymać równe obciążenie obu stron ciała. Nie mogłem podnosić więcej niż około kilograma. Wiecie, jakiego koloru są kilogramowe hantle? Są kurwa różowe. Musiałem chodzić na siłownię i wszyscy moi kumple, mięśniacy, widzieli, jak podnoszę 2 różowe ciężarki. Żenada. No i dobra, Dave idzie na rehabilitację, natomiast trzeba tutaj postawić bardzo ważne pytanie, mianowicie, co to oznacza dla zespołu? No oznacza to jego rozwiązanie, ponieważ Mustaine, mimo że być może naiwnie, a być może nie naiwnie, ale
po prostu jakoś tam wierzył, że jakimś cudem uda mu się jeszcze kiedyś chwycić za gitarę, tak musiał się po prostu skupić przede wszystkim na powrocie do jako takiej sprawności, żeby w miarę normalnie funkcjonować po prostu w życiu, a nie tylko, nie tyle na scenie, co po prostu w życiu. Zespół Megadeth oficjalnie przestał istnieć 3 kwietnia 2002 roku. Co ciekawe, tydzień później wypuszczając jeszcze płytę o nazwie Still Alive and Well, której wydanie wynikało jedynie ze zobowiązań kontraktowych. W ogóle mam jakieś takie wrażenie, że zespół Megadeth wydał podczas swojej kariery masę płyt wynikających tylko i wyłącznie z jakichś tam, powiedzmy, zapisów kontraktowych. No natomiast koniec końców Mustaine po prostu chyba jest człowiekiem, który z takich zapisów się po prostu wywiązuje. Cała płyta faktycznie była zupełnie bezsensowna, ponieważ jej zawartość stanowiło 6 nagrań koncertowych, w czym jedynie 2 nowe, a 4 z wydanego dosłownie chwilę wcześniej albumu Live Rude Awakening oraz 6 utworów wyciągniętych z ostatniej płyty studyjnej, czyli The World Needs a Hero. Przyznajcie sami, chyba ciężko wymyślić bardziej bezsensowną, naciąganą i zrobioną na siłę płytę. No ale dobra, Megadeth wydał ten album już właściwie nie istniejąc, dla świętego spokoju, żeby wytwórnia nie zawracała gitary. Kolejne ważne wydarzenie na tej osi czasu mamy w lipcu 2002 roku, bowiem to właśnie wtedy Dave Mustaine wytworzył sporo zamieszania, ponieważ zaczął wyprzedawać na aukcjach sprzęt należący do Megadeth, bardzo wprost pokazując, że chyba na żaden powrót zespołu nie ma co w ogóle liczyć. W międzyczasie Dave cały czas się rehabilituje, a także podobno nawraca się, jeśli chodzi oczywiście o wiarę w Boga, o czym opowiadał Chris Poland. Tak go wychowano, miał to w pewnym sensie wpojone. Każdy, kto jest wychowywany w jakiejś religii przez pierwsze 10 lat swojego życia, nawet jeśli chciałby być ateistą, nigdy nim do końca nie będzie. Sądzę, że to zawsze siedzi w takich osobach, że w którymś momencie życia zawsze zwrócą się ku religii. I wydaje mi się, że Dave zawsze to w sobie miał, tę wiarę w Boga. Dodatkowo swoją rolę odegrała tu pewnie jego rodzina na czele z żoną, ale nie wiem, tylko spekuluję. A co się dzieje później? No w 2003 roku już coś faktycznie naprawdę zaczyna się dziać. Oddajmy głos Mustaineowi, który na 17 miesięcy odciął się przecież od muzycznego świata. Po tych 17 miesiącach poproszono mnie o występ na koncercie charytatywnym. Zmarł człowiek, który pracował kiedyś w naszej ekipie, a jego żona i dzieci zostali bez środków do życia. Alice Cooper zorganizował imprezę, żeby im pomóc. Poszedłem na ten koncert w jednym z klubów w Phoenix i choć nie byłem w stanie grać dłużej niż pół minuty, znowu połknąłem bakcyla. Zadzwoniłem do Nika i powiedziałem mu, że chciałbym znów zebrać zespół. Potem porozmawiałem z Davidem Ellefsonem, który zainteresował się przede wszystkim aspektem finansowym. To samo z Martin. Nie zamierzał się zgadzać, dopóki nie dowie się, ile da się na tym zarobić, co z marketingiem i promocją, które utwory będziemy grać. To w zasadzie z miejsca przekreśliło szansę na zejście się zespołu, choć i tak zaprosiłem Nika, żeby wpadł do Phoenix i wrócił do Megadeth. Od momentu, gdy się pojawił, widać było, że jest w kiepskim stanie. Podobno jego techniczny zostawił otwarte tylne drzwi od poruszającego się vana po tym, jak wsadził do niego zestaw Nika i cała perkusja powypadała na pustyni gdzieś między North Hollywood w Kalifornii, a Phoenix w Arizonie. Powiedział mi o tym pewien sesyjny perkusista z Nashville, który jest niezwykle utalentowanym człowiekiem i nie miał żadnego powodu, by zmyślić taką historyjkę. Szybko okazało się, że ze wspomnianym technicznym nie da się dogadać, więc wkrótce odesłałem go do domu. Po tym jak nic nie wyszło z ponownego zejścia się starego składu, zatrudniliśmy gitarzystę Glenna Drovera. Glenn polecił swojego brata Shona jako technicznego dla Nika. Gdy Nick z Shonem rozmawiali przez telefon na głośniku, ten pierwszy powiedział: nawet kurwa nie chcecie znać. Glenn wyszedł, oznajmił, że albo Nick odejdzie, albo on. Nick zrobił z siebie kretyna i tym idiotycznym tekstem stracił robotę. To była pierwsza próba zejścia się tego składu. Potem dałem sobie spokój. No i Mustaine postanowił powrócić jako artysta solowy wiosną, a konkretnie w maju 2003 roku, ogłaszając swój powrót na scenę, ale po prostu jako Dave Mustaine. A co w czasie tej przerwy robił David Ellefson? Ano współpracował na przykład z Maxem Cavalerą przy albumie Prophecy, wydanym później pod szyldem Soulfly. Max Cavalera wspominał to tak. Grał w 3 kawałkach na tej płycie i pracował z nami przy klipie do Prophecy. O mało co nie został członkiem Soulfly. No tak, było blisko. Miał jednak sporo roboty i nie chcieliśmy się w to mieszać, więc ściągnęliśmy go tylko po to, żeby z nami podżemował na płycie, zrobił z nami to wideo i zagrał kilka koncertów. Dave to jest super gość, to naprawdę miły facet. Za każdym razem jak go spotykam, odbieram od niego wyłącznie pozytywne wibracje.
Czas mijał i mijał, Mustaine nad swoim albumem pracował, natomiast koniec końców w 2004 roku okazało się, że jednak to nie będzie płyta Mustaine'a, tylko po prostu płyta Megadeth. Dlaczego? Po raz kolejny zobowiązania kontraktowe wobec wytwórni. Mustaine opowiadał o tym tak. Jeśli wczytasz się dokładnie w to, jakich sformułowań użyliśmy w naszych oświadczeniach prasowych z 2002 roku, jedno dotyczyło chyba rozpadu grupy, a drugie mojego odejścia z branży. Szczerze mówiąc, to wszystko faktycznie zostało przedstawione tak, że drzwi pozostawały otwarte. Kiedy zaczynałem pracę nad tą płytą, to wcale nie miała być płyta Megadeth. Kiedy już wycofałem się z branży, nadal był we mnie ogień, który po prostu chciał grać. Myślałem, że jeśli nie będę grał, to po jakimś czasie ten ogień zgaśnie, ale nie zgasł. Jeśli w ogóle coś się zmieniło, to jedynie to, że coraz więcej bólu sprawiały mi myśli typu, wiesz co, nie tak chcę zostać zapamiętany. Mustaine mówi dalej. Postanowiłem nagrać więc płytę solową, no i moi menedżerowie poszli do EMI i powiedzieli, Dave będzie nagrywał płytę, a jesteśmy wam winni jedną płytę Megadeth, czy więc ten solowy album Dave'a będzie się liczył? Odpowiedzieli, nie. Mój menedżer na to, no to w takim razie jest samemu sobie panem. A oni na to, nie, on należy do nas, dopóki nie da nam płyty Megadeth. No i w zasadzie dlatego jest płyta Megadeth, a nie płyta Mustaine'a. Dużo ludzi mówi mi, że ten album to tylko ja i wyłącznie ja, a nie Megadeth, a ja tego kurwa nie rozumiem, bo go słuchałem i dla mnie on brzmi jak płyta Megadeth. Okładka płyty chyba miała nawiązywać do starych, dobrych czasów Megadeth, a szczególnie do płyty Rust in Peace, której zresztą wersja z niesłyszanymi wcześniej demówkami miała się ukazać jakoś w tamtym czasie. Koniec końców było tak, że Dave Mustaine postanowił odkurzyć wtedy dyskografię Megadeth i poddać ją remasterowi, a także dokonać nowych miksów, dzięki czemu nowe wersje płyt Megadeth ukazały się również w roku 2004, no w pewien sposób przypominając światu o zespole i jego klasycznych dokonaniach, no bo przecież półki sklepowe zostały wtedy zapełnione nowym rzutem płyt Megadeth. No i wydany w 2004 roku The System Has Failed miał właśnie nawiązywać do klasycznych dokonań z Vickiem Rattleheadem na okładce i być może na fali nostalgii w pewien sposób popłynąć i nawrócić fanów na Megadeth. Natomiast co się dzieje na samej okładce? O tym opowiada Dave Mustaine. Vic Rattlehead rozdaje coś w rodzaju karty wolności ludziom czekającym w kolejce. No wiesz, ponieważ system zawiódł, wszyscy ci ludzie mogą kupić sobie wolność i uniknąć odsiadki. Mustaine nie bez powodu nawiązał na okładce do systemu sądowniczego, bowiem to była w tamtym czasie jego codzienność. I tutaj płynnie przechodzimy do procesu, którego stronami byli właśnie Dave Mustaine oraz David Ellefson. Pozew wniósł Ellefson, zarzucając Mustaine'owi zerwanie kontraktu oraz pozbawienie jego należnych mu, jego zdaniem, przychodów z praw autorskich. Ellefson pozew złożył 12 lipca 2004 roku i domagał się, uwaga, uwaga, 18,5 miliona dolarów odszkodowania. 29 lipca Mustaine wystąpił natomiast z powództwem wzajemnym, stwierdzając, że 14 maja Ellefson podpisał ugodę, w której zrzekał się 20% swoich udziałów w zespole. Jak się okazuje, basista również na to znalazł odpowiedź, stwierdził bowiem, że ugodę podpisał pod presją i że później swoją zgodę wycofał. Trzeba przyznać, że sprawa dość specyficzna, bo przecież Mustaine oferował Ellefsonowi powrót do zespołu w 2004 roku, no ale finalnie ten powrócił do kapeli dopiero w roku 2010. Mustaine o sprawie z Ellefsonem, a właściwie o pogodzeniu się właśnie z Davidem Ellefsonem po tym wszystkim, pisze na stronach swojej książki o płycie Rust in Peace. Miałem wolne w Phoenix i postanowiłem zadzwonić do Davida Ellefsona. Pozwał mnie o 18,5 miliona dolarów i przegrał sprawę. Czułem jednak potrzebę zjedzenia z nim obiadu i spędzenia wspólnie czasu, bo go kochałem, mimo że popełnił ten olbrzymi błąd, a do tego ciągle wygadywał o mnie straszne rzeczy. Gdy się spotkaliśmy, pierwsze co powiedział to: pozwanie ciebie było najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem w całym swoim życiu. Przepraszam. Wybaczam ci. Odpowiedziałem i tak przełamaliśmy lody. Zaczęliśmy wszystko od nowa. Jeśli odcinków o Megadeth chcecie oglądać u nas więcej, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, który utwór na płycie The System Has Failed jest waszym ulubionym. No i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o Megadeth, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.